tvpodkarpacie.pl. Mężczyźni odgrywają ważną rolę w życiu każdej kobiety. Jest jednak taki dzień w roku, kiedy baby zapominają o chłopach i spotykają się tylko we własnym gronie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział w Sanoku takie spotkanie zorganizowało już po raz 19. Kamera tvpodkarpacie.pl wkradła się do magicznego świata pań. Zobaczcie, co tam się działo. Odpowiednik, jak mówią tutaj baby, lepszejszy odpowiednik barburkowej karczmy piwnej. Za tydzień w tym miejscu będzie karczma piwna męska, a ponieważ w górnictwie naftowym coraz więcej pań pracuje, to one również chcą się bawić. Piosenkę zaśpiewamy, prohibicję dzisiaj mamy, a świat padnie na kolana, bo jesteśmy pań. Będzie na nas, że zupa zasłona. Dwudziestki na prawo, trzydziestki na lewo. Jak się komuś nie podoba, niech spada na drzewo. Są dwie ławy, które ze sobą konkurują. Będzie powołane wysokie, a w sprawach piwnych nigdy nie omylne prezydium. W tym roku, z tego względu, że temat jest prohibicja lata 20, lata 30, to będziemy powoływać wielce, wysoce, nieomylną prohibicję. Ona będzie rządzić tym pospólstwem cąbrowym. Nie ma piwa! No prohibicja. Nie ma prohibicja nieobecna, nieomylna. Nie cytaty, nie pisaty, pisze bar prohibicja. Nie ma! Najważniejsze, żeby chciało się chcieć uczestniczyć w takim spotkaniu, kiedy dziewczyny mogą być sobą, chociaż są w przebraniu. Przygotowaniu strojów oraz na tym, że będziemy, no przede wszystkim śpiewamy. Baby bardzo pięknie śpiewają. Każda dostaje przy wejściu kufel na piwko, bo piwko to nasze paliwko, jak śpiewają baby. No i śpiew tutaj przede wszystkim króluje. No i niestety nasz kamuflaż sprawdził się tylko przez godzinę. Wysoce nieomylna prohibicja nakazała nam opuszczenie sali. Cudem udało się nam ocalić kamerę. Co działo się później? Pozostanie to słodką tajemnicą każdej baby cąbrowej. tvpodkarpacie.pl